Cześć, jestem Kaja, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Najpierw równania reakcji chemicznych między podanymi substratami stosując zapis cząsteczkowy, pełen zapis jonowy i skrócony. I mamy wskazać reakcje, w których wytrąci się osad. Ok. Najpierw musimy zobaczyć, czy reakcje będą nam zachodzić. Mamy tutaj dwie sole i obie te sole muszą być rozpuszczalne. Jak przejdziemy sobie do tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenku w wodzie na końcu podręcznika, to znajdziemy, że tu mamy związek rozpuszczalny i tutaj też. Czyli nastąpi nam tutaj reakcja wymiany. To połączy nam się z tym, a to połączy nam się z tym. I ponownie sprawdzamy, czy wytrąci nam się osad. I jak połączymy ZN z SO4, to nie mamy osadu. I jak połączymy Na z Cl, również nie mamy osadu. Więc zapisujemy po prostu reakcję wymiany. I mamy ZN. Cynk ma wartościowość 2. SO4 pochodzi z kwasu H2SO4, to oznacza, że ta reszta kwasowa ma również wartościowość 2. Dodać. Na leży w pierwszej grupie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, to oznacza, że ma stałą wartościowość wynoszącą 1, a chlor w chlorkach ma również wartościowość 1, ponieważ jest z kwasu HCl i tam mamy 1 wodór. Ok. Co tutaj należy zauważyć? Że po lewej stronie równania chemicznym mamy 2 chlory, mamy 2 sody, więc tutaj stosujemy współczynnik stechiometryczny. Lewa i prawa strona równania są takie same, możemy przejść do zapisu jonowego. I będziemy mieć, pamiętajcie, tutaj zapis oczywiście zgodnie z wartościowościami. Zn 2+, tutaj to wyrzucamy, czyli mamy 2Cl minus. Dodać. Tu wyrzucamy tą dwójkę. 2Na plus, plus. Tutaj tej czwórki oczywiście nie wyrzucamy, bo jest to cała reszta kwasowa z kwasu H2SO4. Czyli tu całe SO4, wartościowość 2 minus. Zresztą musicie zauważyć, że musi Wam się to pokrywać. Tu mamy 2 plusy, tu mamy 2 minusy. 2 plusy, 2 minusy. Bo te indeksy malutkie, które mamy przy literkach, nie biorą w tym udziału. I teraz tu Zn 2 plus plus SO 4 2 minus dodać. I teraz ta dwójka tyczy się każdego składnika, czyli 2Na plus plus 2Cl minus. I w takim przypadku, jak zaczęlibyście wykreślać, musi się Wam lewa i prawa strona ze sobą skrócić. Jeżeli coś by Wam się tutaj nie skróciło, to wcale nie oznacza, że to jest wyjątek, tylko po prostu zapisaliście coś źle. Ok, no to w kolejnym, tutaj zjadło mi CL-kę, już ją dopisujemy. Ok, no to będziemy tutaj najpierw sprawdzać. Mamy NH4 i Cl. Widzimy, że jest to związek rozpuszczalny. To samo z tą zasadą tutaj. Hop. Tworzy nam się sól. Sól jest zbudowana z metalu i reszty kwasowej. Znów patrzymy sobie na tabelę rozpuszczalności i widzimy, że powstaje nam związek rozpuszczalny. Zatem mamy NaCl. Na wartościowość 1, Clk również i mamy NH4 tutaj z OH i tutaj musimy tutaj pokombinować, bo poprawny zapis będzie NH3 razy H2O. Ok, i teraz z tego, co nam tutaj powychodziło, robimy zapis jonowy. Ok. I będziemy mieć NH4, jeżeli nie wiecie, jakim NH4 ma wartościowość, no to w tabeli macie tam zapisanego plusika, to znaczy, że jest to wartościowość 1 plus Cl minus Na plus plus OH
minus cała grupa OH ma wartościowość równą 1. Tutaj NA plus plus CL minus. I tutaj to mnożenie zostawiamy. I tutaj możemy zrobić skrócony zapis jonowy, bo powykreślają nam się rzeczy. I zapisujemy sobie, że NH4 plus plus OH minus to NH3 razy H2O. Dobra, no to teraz tutaj PB NO3, patrzymy sobie w tabeli, jest RK, tutaj też. I co nam się tu połączy? PB połączy nam się z I, a NA z NO3. No to patrzymy sobie, że PB I tworzy nam osad, od tego sobie zaczniemy. Ołów będzie tutaj dwuwartościowy, wiemy to z tego, że tu jest dwójka. I, czyli J w jotkach ma wartościowość równą 1. No to tutaj dajemy dwójkę i strzałka w dół, że wytrąca nam się osad. NA wartościowość 1, NO3 również wartościowość 1. Co tutaj należy zauważyć? Otóż, że z tej strony mamy NO3 dwa razy wzięte, tutaj nie, no to dajemy dwójkę, tym samym zwiększamy ilość NA, to tutaj dajemy dwójkę, tym samym zwiększamy ilość jodu, ale tu mamy dwa jody, więc wszystko nam się zgadza. Przechodzimy do zapisu jonowego. Tutaj tą dwójkę należy wyrzucić naprzód. Pamiętajcie, że osady się nie rozpuszczają w wodzie, więc nie robimy tutaj dysocjacji. Przepisujemy tak, jak jest. Skracamy. I robimy skrócony zapis jonowy. Możecie sobie tutaj napisać od razu anotację, że w reakcji z podpunktu C wytrąca się osad. Ok, to teraz tutaj patrzymy sobie AgNO3, jest rozpuszczalne, KCl jest rozpuszczalne. Ok, czyli to łączy nam się z tym, to z tym. AgCl i tutaj mamy NK, czyli wytrąca nam się osad. Ag jest tutaj jednowartościowe. Wiemy to stąd, że NO3 ma całą wartościowość 1, bo jest z kwasu HNO3. Nie mamy tutaj innych indeksów stechiometrycznych, no to znaczy, że musimy mieć dwie te same wartościowości. Dajemy to jedynkę. Chlor w chlorkach wartościowość 1, wytrąca nam się osad. Dodać KNO3. O 3, tutaj jedynka, tutaj jedynka. Indeksów stechiometrycznych nie mamy, współczynników stechiometrycznych również. Przechodzimy do zapisu jonowego. Osadu nie rozbijamy. I zrobimy teraz zapis jonowy skrócony. Zapiszę go tutaj. Hop. Przechodzimy dalej. Jedziemy dalej. Sprawdzamy sobie Al2SO4. Jest rozpuszczalny. Zapiszmy sobie może tutaj wartościowości. Glin ma wartościowość 3, SO4 2. Tutaj też mamy związek rozpuszczalny 1, 1. Co nam się tutaj utworzy? Otóż AlOH i KSO4. I należy tutaj zauważyć,
że Al OH nie jest rozpuszczalne, więc wytrąca nam się tutaj osad. OK. No to tak. Należy tutaj zauważyć, że mamy SO4 i mamy je tutaj trzy razy wzięte, to tutaj dajemy trójkę. I mamy dwie Al-ki, to tutaj dajemy dwójkę. Tym samym zwiększyliśmy ilość wodoru i tlenu i tutaj potasu 3 razy 2 to 6. Dlatego też tutaj dajemy 6. No i przechodzimy do zapisu jonowego. To tutaj wyrzucamy przed glin. Sześć oczywiście. Osadu nie rozbijamy. Wykreślamy. To oczywiście 3. I robimy zapis jonowy skrócony. Możemy to także jeszcze podzielić tutaj przez 2 i wtedy mamy. Dobra, no to teraz tutaj. Tu mamy ereczkę, tutaj też. To z tym się połączy. A to z tym i CA, CO3 tworzy nam osad. CO3 jest z kwasu H2CO3, dlatego ma wartościowość równą 2. Tutaj mamy dwa sody, tutaj mamy dwa chlory, dajemy dwójeczkę. To oczywiście strzałka w dół i przechodzimy do dysocjacji. Skracamy. OK. I ostatni przykład. To łączy nam się z tym, a to z tym. OK. I tutaj, tak samo jak w przypadku B, nie jest to aż takie oczywiste, ponieważ kwas SO3, H2SO3, czyli kwas węglowy, jest tak słabym kwasem, że rozbija nam się na H2O plus CO2, które nam tutaj się będzie wydzielało. Czyli jak my to robimy? Otóż tworzymy sól NaSO4 wartościowości. I z tego kwasu, który nam tutaj powinien powstać, tworzy nam się woda i dwutlenek węgla. Hop. Dobra. Co my tutaj będziemy rozbijać? Otóż wszystko za wyjątkiem wody i dwutlenku węgla. Jeszcze sprawdzałam teraz na szybko, czy mamy tutaj współczynniki stychiometryczne. Nie.
a resztę przepisujemy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.